W tym filmie wyprowadzę wzór znany jako twierdzenie sinusów. Twierdzenie sinusów dotyczy dowolnego trójkąta. Narysujmy sobie więc dowolny trójkąt. Powiedzmy, że to jest jakiś dowolny trójkąt. No i tutaj oznaczę sobie boki. Powiedzmy, że ten bok ma długość A, a naprzeciwko boku A będzie kąt, który oznacza jako alfa. Drugi bok będzie się nazywał B, no a naprzeciwko boku B będę miał kąt, który oznacza jako beta. No i te dwa boki mi na razie wystarczą. Teraz narysuję sobie tutaj wysokość opuszczoną na ten trzeci bok, czyli tutaj mamy wysokość, tutaj jest kąt prosty. No i tę wysokość oznaczę jako h. No i ta wysokość była mi potrzebna do tego, żeby mieć tutaj trójkąty prostokątne, no bo jak mam trójkąty prostokątne, no to mogę korzystać z tego, że stosunki jakichś boków w tych trójkątach prostokątnych to będą funkcje trygonometryczne tych kątów alfa i beta. To teraz zastanówmy się na przykład... Jakie funkcje trygonometryczne będą zawierały stosunek wysokości H i długości boku A, no to będzie sinus tego kąta beta. No bo sinus kąta beta to będzie stosunek przy prostokątnej przeciwległej do kąta beta, czyli H. Do przeciwprostokątnej przeciwprostokątną w tym trójkącie jest bok A. No dobrze, tak samo możemy zastanowić się, ile będzie równe sinus kąta alfa. Sinus kąta alfa to będzie stosunek, no i teraz jesteśmy w tym drugim trójkącie prostokątnym, w tym po lewej stronie. To tutaj przyprostokątna, która jest naprzeciwko kąta alfa, to jest znowu H, a przeciwprostokątną w tym trójkącie jest B. No i tutaj występują stosunki tych długości, H do A i H do B, no i występują funkcje trygonometryczne. No i teraz zauważmy, że w obu tych równaniach występuje długość h, czyli możemy z pierwszego równania wyznaczyć długość h, no i tak samo możemy z drugiego równania wyznaczyć długość h. No jeżeli w pierwszym równaniu pomnożymy obie strony przez a, to długość h będzie wtedy równa a razy sinus kąta beta, sinus kąta beta. Natomiast jeżeli w drugim równaniu pomnożymy obie strony przez b, to będziemy mieli b razy sinus kąta alfa. No, i widzimy teraz, że mamy dwa różne wyrażenia na tę samą wielkość, na wysokość h. Czyli te wyrażenia muszą być sobie równe. Czyli możemy napisać, że a razy sinus beta musi być równe b razy sinus alfa. b razy sinus alfa. No dobrze, teraz mogę obie strony podzielić przez sinus beta i obie strony podzielić przez sinus alfa. Wtedy po lewej stronie będę miał a dzielone przez sinus alfa, bo sinus beta się skróci, a po prawej stronie będę miał b dzielone przez sinus beta, bo tym razem sinus alfa się skróci. Czyli wyprowadziłem sobie taki wzór, że stosunek długości boku do sinusa kąta naprzeciwko niego leżącego jest taki sam dla dowolnej pary boków. Tutaj żaden z tych boków nie był wyróżniony. Wziąłem po prostu dowolne boki A i B. Więc gdybym teraz na przykład zaznaczył sobie, że ten trzeci bok ma długość C, a tutaj byśmy mieli naprzeciwko tego boku C kąt gamma, no to równie dobrze mógłbym wziąć na przykład właśnie boki B i C i kąt beta i gamma, leżący odpowiednio naprzeciwko tych boków. No i wtedy wyprowadziłbym, że stosunek boku B do sinus beta będzie taki sam jak stosunek boku C do sinus gamma. Tutaj żaden z boków nie jest wyróżniony. Czyli mamy taki wzór, że stosunek długości boku do sinusa kąta leżącego naprzeciwko tego boku jest w danym trójkącie stały. Dla dowolnych boków. No i teraz jest jeszcze druga część tego twierdzenia, która wiąże ten stosunek długości boku do sinusa kąta z promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie. Żeby to zobaczyć, to narysuję w takim razie okrąg. Powiedzmy, że mamy okrąg. I w ten okrąg wpisujemy nasz trójkąt. Mamy trójkąt wpisany w okrąg. No dobrze, i tutaj jak te boki tam były? ABC. Czyli tutaj powiedzmy, mamy bok A, tu mamy bok B, tu mamy bok C. No i teraz naprzeciwko boku A, który był na pomarańczowo. Mamy kąt alfa. Teraz dorysuję tutaj promienie tego okręgu. Powiedzmy, że gdzieś tutaj jest środek tego okręgu. No i możemy dorysować sobie tutaj promienie. Promienie łączą środek z wierzchołkami trójkąta. Trójkąt jest wpisany, czyli wierzchołki leżą na obwodzie okręgu. Czyli każdy z tych odcinków ma długość r, gdzie r oznacza promień okręgu. Dobrze, teraz narysuję jeszcze tutaj. Wysokość opuszczoną ze środka okręgu na bok A. To jest wysokość takiego trójkąta równoramiennego, którego dwa ramiona stanowią promienie okręgu, a trzeci bok to jest bok A. Ponieważ ten trójkąt jest równoramienny, no to ta wysokość dzieli ten bok, na który jest opuszczona, na dwie równe części czyli długość tego odcinka to będzie po prostu a dzielone przez 2. No dobrze, a jaki tutaj mamy kąt? Zastanówmy się nad tym, jaki jest tutaj kąt naprzeciwko tego, tego boku a przez 2. Zauważmy, że w tym trójkącie ten kąt, który tutaj mamy, to jest kąt środkowy w okręgu oparty na tym samym łuku, co kąt wpisany alfa. A więc miara tego kąta środkowego jest dwa razy większa niż miara kąta alfa. No bo jest takie twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym, że miara kąta środkowego jest dwa razy większa niż miara kąta wpisanego opartego na tym samym łuku. No więc jeżeli tak, no to ta wysokość zaznaczona na zielono dzieli tutaj ten kąt na fioletowo zaznaczony na dwie równe części, czyli miara tego kąta tutaj to będzie alfa, bo to będzie po prostu połówka tego kąta środkowego. Czyli mamy znowu trójkąt prostokątny, w którym występuje kąt alfa. No to możemy napisać, co to jest sinus tego kąta alfa. Sinus kąta alfa to będzie stosunek przy prostokątnej naprzeciwko tego kąta leżącej, czyli a przez 2, do przeciwprostokątnej, czyli dzielone przez r. Czyli to będzie równe a podzielone przez 2 razy r. Tak, bo tę dwójkę po powinienem napisać tutaj. W mianowniku, jak chcę mieć jedną kreskę łamkową. No i teraz mogę obie strony pomnożyć przez 2r i podzielić przez sinus alfa, czyli dostanę takie równanie, że 2r jest równe a dzielone przez sinus alfa. No i teraz mogę wrócić do mojego wzoru. No tutaj mam a przez sinus alfa i tu mam a przez sinus alfa, że to jest równe 2r. A zatem ten stosunek oprócz tego, że jest taki sam dla wszystkich boków. Jest dodatkowo równy 2r. Czyli stosunek długości boku do sinusa kąta leżącego naprzeciwko tego boku jest taki sam dla wszystkich boków w trójkącie i dodatkowo jest równy 2 razy r, gdzie r jest promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie. I to stanowi treść twierdzenia sinusów.